imieniu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego serdecznie zapraszam na wykład. Cześć, nazywam się Marta Trzeciak i pracuję w Centrum Nauki Eksperyment. I dzisiaj chciałabym Was zapoznać z 7 technikami popularyzacji nauki. Jeżeli bierzecie udział w konkursie Explory, to te techniki, te rady mogą się okazać dla Was bardzo przydatne. Pierwsza rada. Narracja. Kiedy chcecie kogoś zaznajomić z faktami naukowymi, nie zasypujcie go od razu statystykami. Zacznijcie od narracji. Opowiedzcie jakąś historię. To może być Wasza historia. Opowiedzcie na przykład, jak to się stało, że doszliście do tego czy innego odkrycia. Jak to się stało, że w ogóle zainteresowała Was nauka, albo w jakim wydarzeniu braliście udział. To może być też coś, co Was nie dotyczy. Spójrzcie, mam dla Was dzisiaj taką fotografię. Jak myślicie, co ona przedstawia, co się dzieje na tym zdjęciu i co się zaraz wydarzy z tym człowiekiem? Odpowiedź na to pytanie poznacie już za chwilę. A tymczasem przejdźmy do drugiej rady związanej z popularyzacją nauki. Druga rada dotyczy tempa Waszej wypowiedzi. Zazwyczaj ludzie, którzy komunikują naukę albo popularyzują swoje pomysły, mają tendencję do tego, żeby mówić za szybko. Najczęściej mówią około 200 słów na minutę. To jest znacznie za szybko. Z badań wynika, że słuchacze, którzy doświadczają tego typu szybkiej mowy, w pewnym momencie się wyłączają. Jeżeli do tego jeszcze dojdą jakieś trudne pojęcia, niechętnie będą Was słuchać. Dlatego weźcie głęboki oddech i uspokójcie się. Mówcie znacznie wolniej. Prawidłowe tempo to około 100-150 słów na minutę. Jeżeli jednak Wasza natura jest taka, że bardzo szybko mówicie, generalnie to jest typowe dla Was, to starajcie się wyćwiczyć wolniejsze mówienie, starajcie się popracować nad swoją dykcją, a jeżeli w ogóle Wam to nie wychodzi, to róbcie pauzy. Chwila ciszy nikomu nie przeszkodzi. Wręcz przeciwnie, nie zapełniajcie każdej sekundy ciszy nerwowym to jest bez sensu. Jeżeli potrzebujecie chwili, żeby się zastanowić, po prostu się zastanówcie. Trzecia rada. Interakcja. Badania pokazują wyraźnie, że monotonny głos tak zwanej mówiącej głowy wyłącza zmysły każdego człowieka, nawet jeżeli dany temat go naprawdę interesuje. Dlatego postarajcie się nie tylko mówić, ale też ożywić swoją publikę. Takie techniki na bardzo podstawowym poziomie stosowane są nawet w szkolnictwie. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy nauczyciel zadaje Wam jakieś pytanie. Mówi, 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 a potem robi chwilę przerwy i zadaje jakieś pytanie w klasę. Oczywiście to jest najprostsza forma. Jeżeli chcecie popularyzować swoje dokonania naukowe, powinniście robić to troszeczkę w bardziej zaawansowany sposób. Jeżeli Wasz pokaz na to pozwala, sytuacja na to pozwala, jeżeli macie widownię, możecie zaprosić jakiegoś chętnego na scenę. Możecie go poprosić, żeby wykonał jakiś eksperyment razem z Wami. Ale jeżeli nie ma takiej opcji, możecie zastosować proste metody, które umożliwią Wam zaangażowanie ludzi, wszystkich ludzi na sali, którzy Was słuchają. Możecie na przykład zachęcić ich do przeprowadzenia prostego eksperymentu, który mogą wykonać we własnej głowie. Zróbmy to w tej chwili. Wyobraźmy sobie, że każdy z Was za chwilkę zamknie oczy i bez wydawania żadnego dźwięku będzie miał policzyć do 3. Czy jesteście gotowi? Uwaga! No i jak? Jak to zrobiliście? Generalnie ludzie najczęściej mówią, że albo numery wyświetlają im się przed oczyma, albo wskakują z którejś strony, lewej albo prawej. Niektórzy twierdzą, że przed oczyma swoimi widzą kaligrafowane numery. Inni mówią, że bezgłośnie liczą 1, 2, 3 i słyszą coś takiego w głowie. Jeszcze inni liczą na palcach. Nie wydają żadnego dźwięku, nie wyświetlają im się numery, tylko poruszają palcami. I generalnie to jest już pewien wstęp do dalszych pytań, które możecie zadać publice. Na przykład, nie wiem, czy słyszeliście, pewnie tak, o tym, że niektórzy ludzie mają być rzekomo wzrokowcami, inni słuchowcami, a jeszcze inni kinestetykami. Generalnie ten podział nie jest taki prosty i taki oczywisty, bo okazuje się, że wszyscy
używamy tych wszystkich kanałów, żeby procesować wiedzę, ale może być to fajny wstęp do zaczęcia jakiejś nowej rozmowy albo opowiedzenia jakiejś ciekawej historii związanej ze swoim doświadczeniem. I to nas prowadzi do kolejnej techniki i kolejnej rady. Kolejna rada to wielopłaszczyznowe podejście. Wspomnieliśmy sobie, że jedni z nas są słuchowcami, inni wzrokowcami, a jeszcze inni kinestetykami. Tak naprawdę wszyscy uczymy się wszystkimi tymi kanałami i pozyskujemy w ten sposób wiedzę. Dlatego, jeżeli w swoim wystąpieniu będziecie mogli użyć dwóch, trzech z tych kanałów i poprzeplatać trochę swoją komunikację, wzbudzicie zainteresowanie odbiorców. Przejdźmy tymczasem do następnej rady, czyli do rekwizytu. Kiedy macie na scenie jakiś rekwizyt, często może być on bardzo prosty, a i tak wywołuje zainteresowanie waszych widzów. Samo to, że patrzycie na coś i że się czymś interesujecie, wywołuje w głowach waszych widzów takie pytania. Co to jest? Po co to trzyma? O co w tym chodzi? I dzięki temu, że wzrok widzów podąża za waszym wzrokiem, możecie wykorzystać ich własną percepcję do zainteresowania swoim tematem. Za pomocą niezwykle prostego rekwizytu możecie przedstawić coś niezwykle ciekawego. To, co trzymam tutaj, to jest najdłuższa nazwa zarejestrowana w Księdze Rekordów Guinnessa. Jest to nazwa wzgórza w Nowej Zelandii i jej długość to ponad 80 liter. Myślę, że przedstawienie tej wiedzy z zastosowaniem rekwizytu było znacznie bardziej angażujące, niż gdybym wam po prostu to powiedziała. Zastosujmy teraz jedną z moich wcześniejszych rad w praktyce. Zapraszam na scenę kilku wolontariuszy, którzy spróbują przeczytać tę długą nazwę samodzielnie. Taumatav Hakatangi Hangakoa Uawot To uawotamatea turi puka kapikim kakapikima ungaoronu kupo kai wenu akitan hawa. A wiesz, co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ta nazwa wzgórza? To jest nazwa? To jest nazwa wzgórza w Nowej Zelandii i ona oznacza w języku Maori szczyt wzgórza, gdzie Tamatea, mężczyzna o wielkich kolanach, zdobywca gór, pożeracz ziemi i podróżnik, grał na flecie dla swojej ukochanej. Wow. Przejdźmy do szóstej rady związanej z popularyzacją nauki. Czy zauważyliście, co tu się przed chwilą wydarzyło? Było dosyć śmiesznie, a tym samym angażująco. I to jest bardzo istotny element waszego wystąpienia. Mówi się, że aby dobrze prezentować naukę, powinniście być likable. Najczęściej tłumaczymy to w ten sposób, że osoba, która komunikuje naukę, powinna mieć charyzmę, pasję, powinna być sympatyczna, ale przede wszystkim autentyczna. I nieważne jest tutaj, jak wyglądacie, ważne jest, kim jesteście. Jeżeli nie jesteście Beyoncé popularyzacji nauki, to bądźcie Robertem Makłowiczem komunikacji naukowej. Pokażcie, że naprawdę was to interesuje. Pokażcie swoją pasję i swoją charyzmę. Pokażcie, dlaczego w ogóle się tym zajmujecie. I tym samym przechodzimy do siódmej, ostatniej rady związanej z komunikacją naukową. Ostatnia rada związana z popularyzacją nauki to dobre zakończenie. Często obserwujemy coś takiego, że u początkujących popularyzatorów występuje tak zwany efekt linoskoczka. Czyli to jest takie szybko, 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 byle tylko przejść na drugą stronę i pod koniec wypowiedzi, kiedy już cała wiedza została przekazana, oni często tracą taką właśnie charyzmę i jakby nie uzmysławiają sobie tego, że zakończenie jest drugim, najważniejszym elementem waszej wypowiedzi. Pierwszy element to mocne i dobre rozpoczęcie. To jest ta chwila, w której widzowie decydują, czy będą was w ogóle słuchali i co o was myślą. Natomiast drugim jest zakończenie. Ostatnie 2-3 minuty, które sprawiają, że widzowie
w jakiś sposób wyrabiają sobie opinię na wasz temat. Czyli nawet jeżeli po drodze zdarzyło wam się jakieś drobne pęknięcie, jakieś drobne tupnięcie, to w tym momencie oni będą decydowali, czy mimo wszystko kupią tę waszą wiedzę, czy nie. Jak zrobić dobre zakończenie? Najlepiej jest odpowiedzieć na pytanie, które zadaliście na początku. Możecie też wystosować coś w rodzaju take home message, czyli takiego wniosku, czegoś do przemyślenia, czegoś, o czym widzowie mają myśleć, kiedy już wasze wystąpienie się skończy. Ponieważ ja na początku naszej rozmowy zadałam wam pytanie dotyczące tego zdjęcia, to teraz chciałabym właśnie do niego powrócić. Ten człowiek, którego widzicie na tej fotografii, to jest fizyk popularyzujący naukę. Ma on tutaj do czynienia z ogromnym wahadłem. Na końcu tego wahadła jest odważnik, który waży 15,5 kg. To jest duża kula. I wahadło ma długość ponad 15 metrów. Rozpędzone może spokojnie zabić człowieka. Fizyk podczas tego pokazu chce udowodnić, że równania fizyczne, równania matematyczne są prawdziwe. W tym momencie pokazuje swoim widzom, że jeżeli wprawią w ruch wahadło i nie przyłożą do tego żadnej dodatkowej siły, czyli wahadło zostanie po prostu z pewnego odchylenia puszczone, to okres jego wahnięcia nigdy nie będzie większy od tego pierwotnego okresu. Demonstruje to właśnie w taki sposób, że ustawia się w sali i to ciężkie, ogromne wahadło puszcza sprzed swojej twarzy i następnie pokazuje, że gdyby fizyka kłamała, to jego głowa byłaby roztrzaskana. To jest właśnie to, czego potrzeba w popularyzacji nauki. Emocje, zobrazowanie i ciekawy przekaz. Pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, kiedy będziecie prezentować swoje własne doniesienia naukowe. Życzę wam powodzenia i przede wszystkim dobrej zabawy. To by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za waszą uwagę i życzę miłego finału Explory. Cześć!